osoby starsze są ufne. Ufność wykorzystują przestępcy. I myślę, że zwiększenie się kompetencji cyfrowych osób starszych, swobodniejsze posługiwanie się internetem, spotykanie się z rzeczami takimi, że do takich osób dochodzi informacja, o tym spowoduje, że oni będą bardziej czujni. Jeżeli tych kompetencji nie będziemy ich rozwijać, to dalej będą poddawani, łatwiej będą narażeni na ponoszenie strat z tego powodu, że łatwiej będzie wprowadzić ich w błąd. Projekt rządowy, który się pojawiał nie za naszych czasów, to były projekty nieudane. Pojawił się pierwszy projekt taki szeroko znany ePUAP i to była nieudana koncepcja, bo bardzo długo wdrażana i dzisiaj oczywiście już ma właściwą formę, jest skuteczna, ale pierwsze próby stosowania ePUAP-u okazały się nietrafne. Długo trzeba to naprawiać, zanim to dzisiaj się przyjęło. Teraz są mObywatel, inne się pojawiają propozycje rządowe i na to zwrócił dzisiaj uwagę nasz doradca, żeby zanim wprowadzimy projekt rządowy, to jednak go wpuszczać nie w wersji złej, tylko w dopracowanej i dobrej, bo to będzie gwarantowało, że to się społecznie przyjmie. Natomiast poprawianie jest złe o tyle, że po pierwsze zostaje odrzucone w pierwszej fazie i potem naprawić jest znacznie trudniej niż zrobić coś od początku do końca dobrego. I tak myślę będzie z tymi propozycjami rządowymi, które wchodzą w tej chwili, które mają podnieść kompetencje cyfrowe pokoleń starszych.